Avignon. Pięknie śpiewa, prawda? Pięknie. On prawie tak pięknie śpiewa jak ja. No, może troszeczkę lepiej, ale nie za dużo. Witam Państwa w to popołudnie piątkowe. Tak cudne dzisiaj, że wybrać się tylko na spacer nad ocean, popatrzeć, co tam się dzieje, a dzieje się, dzieje. No, wbrew pozorom się dzieje. Albo i nie dzieje, to różnie bywa. W każdym razie powiem Wam. Najważniejsza rzecz, dzisiaj w mieście mamy maszynę do zabijania. Podwodny okręt, raczej nawodny niż podwodny, ale część jego jest pod wodą, a część nad wodą, czyli podwodno-nawodny. Amerykański zaprzyjaźniony okręt. Kochani, pełna złomu zatoka jeszcze rdzewiejącego i na dodatek z brzucha jego wychodzi para śmierdząca i jak również odchody. No widok wspaniały, można powiedzieć poetycki, można powiedzieć romantyczny nawet. No kochani, warto zobaczyć ten złom, naprawdę warto zobaczyć, skąd się ludzi zabija, z jakiej platformy się zabija tych innych ludzi takich, no wiecie, no tych gorszych, bo prawda, są ludzie, co się zabija tych lepszych i gorszych, a to się tych gorszych zabija akurat z tego statku. Jak on sobie wpłynie do tej Zatoki Perskiej, jak tam zaczną startować te samoloty, rakiety z niego lecieć, to mówię Wam, fajnie, fajerwerki takie, że nie wiem, no naprawdę, naprawdę. Witam Was gorąco i serdecznie w programie Radia Super z J.K. DeVito na 88.5 FM w piątek od godziny 2 do godziny 3. Tylko ze mną. Każdy piątek ze mną to jest Wielki Piątek. Radio lepsze od seksu, od czekolady, od wszystkiego. Naprawdę, no mówię Wam, warto tylko spróbować raz, a już wiecie, co się dzieje, prawda? Kochani, wiecie co, przygotowałem Wam parę takich informacji na temat tego stateczku. Otóż tak, przypłynął tutaj z 6-dniową wizytą przyjacielską, chociaż to tak nie do końca jest, ale niech będzie to przyjacielska wizyta. Statek ma długości 340 metrów. No ładnie, co ładnie. Szerokości ma 87 metrów. Na pokładzie tego statku mieści się 80 samolotów. Takie małe parkotki, co prawda, ale bomby mają duże. Olbrzymie. 80 sztuk, naprawdę. Na samym pokładzie tego statku jest 7 tysięcy załogi, z czego 2000 będzie, 5 tysięcy będzie puszczona luzem do miasta. Naprawdę, żeby zostawiali dolary amerykańskie w Australii. Naprawdę, no. Jest tam 7 kin, 3 olbrzymie szpitale. 3. Nie mówię. To tak jak na całym Bondaju. Na Bondaju jest jeden, a tam są 3. No to sobie wyobraźcie. Różne te szpitale są. No. Mają 21 kuchni. No takich stołówek można powiedzieć. No, czyli kuchnia. No bo tam jak jest stołówka, no to musi być ich, prawda, kucharz, garnki i tak dalej. To jest ich 21. Sobie wyobrażacie? Jest to olbrzymie pływające miasto, które niesie pomoc potrzebującym, można powiedzieć. Że to jest taka instytucja charytatywna nawet. O, no, że biorą za to duże pieniądze i czasami przy okazji kogoś niedobrego zastrzelą, zabiją czy coś. No tak już w życiu bywa. No kochani, można nawet przechodzić przez ulicę, przewrócić się i się zabić. A co dopiero w obronie własnej ojczyzny, prawda? No, dzisiaj słuchałem rano radia, nie powiem Wam jakiego, no wiecie, bo to tak nie wypada mówić. W każdym razie usłyszałem niesamowity dowcip, a mianowicie jeden z komentatorów powiedział tak. Mamy załogę na tym statku 7 tysięcy, z czego połowa poprosi w Australii o azyl. Tak jest, kochani, 7 tysięcy, z czego połowa zostanie jako azylowcy w Australii. No, oby tak nie było, bo my nie mamy miejsca tutaj dla ludzi na azylu. My tutaj sami ledwo cienko przędziemy. No, ale jeżeli się skuszą, no to trudno, znajdzie się i dla nich miejsce w hostelu w Villawood, prawda, żeby odczekali swoje, zanim się ich papiery sprawdzi. W każdym razie, kochani, tak na dobrą sprawę, byłem tam, obejrzałem dzisiaj ten statek, ale mówię Wam, żadna atrakcja. Jeżeli macie coś troszeczkę lepszego w życiu do zrobienia w ten piątek, w sobotę, czy w niedzielę, czy nawet w poniedziałek, bo we wtorek statek odpływa, także radził Wam. Oglądanie tego zardzewiałego złomu nie powoduje żadnych miłych nastroi, no ale jest to wybór, prawda? Każdy robi co chce. W każdym razie wczoraj pokazywali z helikoptera zdjęcia, jak statek przypłynął wokół niego.
niego ciągnęła się smuga brudu i do tej pory ta smuga była rano, dzisiaj jeszcze była przy statku. Jakieś służby porządkowe usilnie próbowały to oczyścić. Może im się udało, zanim przyjdą ludzie z pracy i będą opodziwiali ten wynalazek XXI wieku, właściwie XXI wieku, XX wieku. Dodam tylko, że statek był zbudowany 21 lat temu i na tamte czasy kosztował 260 milionów. Co dzisiaj by trzeba było, żeby znaleźć równowartość tej sumy, dołożyć jeszcze przynajmniej 2 zera. No i wcale nie jest to największy lotniskowiec, niemniej jednak potrafi tutaj dużo zadziałać. W każdym razie nie jeden kraj, który, no nie licząc Czechosłowacji, prawda, bo ona nie jest nad morzem, no to każdy chciałby mieć, nawet Polska by jakby sobie takiego zafundowała lotniskowca, no ludzie, no to by wtedy kaczory były bezpieczne, żeby się nie bali ani Rosji z jednej strony, ani Niemiec z drugiej strony. Ja to myślę, że to jest dobry pomysł nawet. Trzeba by im podszepnąć, żeby kupili już ten złom od Amerykanów, bo my lubimy złomy kupować, tak? Poprzednie rządy miały to do siebie, że kupiły od Ameryki złomy i te też zaczynają już skupować. No i dobrze, widocznie Polska jest złomowym, takim zbiorem złomu. No i bardzo dobrze. Mam ci też dla was wiersz pod tytułem Dzień Szalony, ale za chwileczkę, to w następnej części. Teraz będę miał dla państwa parę komunikatów lokalnych, właściwie dwa. Mam community announcement i będę rozmawiał o, dosyć dużo powiem dzisiaj na temat księdza Jankowskiego. Kochani, to co ten człowiek wyprawia, człowiek, to można powiedzieć, nie człowiek, to jest ponad człowiek, bo on jest lepszy, bo ksiądz w końcu, prawda, no byle kto to nie jest. To co on wyprawia, to nawet biskup Gocławski się załamuje ręce i mówi, zostawcie tego biednego człowieka, on jest chory. Nie mówił specyficznie na jaką chorobę, ale mówił, że jest chory, czyli widocznie go badał. Sam go musiał przesłuchiwać i badać. Ale o tym będziemy też mówili za chwilę, kochani. No i w ogóle mam parę spraw do was. Jakbyście chcieli do mnie zadzwonić, to tylko na mobile. Proszę 0404758300, kochani. No i pamiętajcie, słuchacie Radia Super z JK DeVito na 88.5 FM. Także teraz mam...